Dzień dobry Państwu. Witamy na koncercie finałowym pierwszego regionalnego przeglądu pieśni patriotycznej. Dzisiejszy koncert odbywa się oczywiście w Wojewódzkim Domu Kultury imienia Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Organizatorami dzisiejszej uroczystości są Wojewódzki Dom Kultury imienia Józefa Piłsudskiego w Kielcach oraz Starostwo Powiatowe w Kielcach. Współorganizatorami natomiast Park Kultury w Starachowicach oraz Centrum Kultury w Jędrzejowie. Patronatem honorowym przegląd objęli Andrzej Będkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego oraz Mirosław Gębski, starosta kielecki. Patronatu medialnego natomiast udzielili TVP3 Kielce, Polskie Radio Kielce SA, Echo Dnia, Platforma Informacji Kulturalnej województwa świętokrzyskiego, Radio M Kielce oraz Radio Fama. Celami przeglądu są promowanie wartości patriotycznych i historycznych, szczególnie wśród młodego pokolenia, wspieranie postaw patriotycznych w społeczeństwie, budowanie i pogłębianie tożsamości narodowej, popularyzacja pieśni patriotycznych, rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz wzbogacenie oferty kulturalnej regionu. Dzisiejsze zmagania oceniać będzie Rada Artystyczna w składzie. Pani Edyta Bobryk, muzyk, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Pan Michał Stachurski, muzyk, główny instruktor do spraw upowszechniania muzyki w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Oraz pan Radosław Pach, muzyk, instruktor do spraw upowszechniania muzyki w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. O uroczyste otwarcie i przywitanie gości proszę organizatorów, czyli pana dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury, pana Jacka Sabata. A także panią Izabelę Dziewięcką, dyrektor Wydziału Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Kielcach. Dobry wieczór Państwu. A właściwie dzień dobry, bo ciemno, ale myślę, że zmierzch nas nie zastanie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na pierwszym przeglądzie pieśni patriotycznej witamy wspólnie z panią dyrektor, współorganizatorem Starostwem Powiatowym tego koncertu. Chcę Państwu powiedzieć w ten sposób, że uczestniczymy i zwrócić uwagę na to, że uczestniczymy w wydarzeniu, które mamy nadzieję będzie początkiem jakiejś większej całości. Ja tu myślę też o tym, co cyklicznie w Wojewódzkim Domu Kultury się odbywa. Na przykład 45. Boskie Spotkania. To jest pierwsza edycja tego festiwalu i myślę, że nie ostatnia, bo tak jak tu prowadzący pan Paweł powiedział, cel jest bardzo szczytny, a jednocześnie macie państwo, uczestnicy, możliwość wystąpienia na prawdziwej scenie, pokazania swoich możliwości. Uważam, że to jest też tak, jest też to bardzo, bardzo ważne. I tak jak powiedziałem, tu wspólnie z panią dyrektor mamy nadzieję, że nie po raz ostatni się tu widzimy, że kontynuacja będzie, a już jesteśmy zadowoleni, bo niestety nie mogłem być na eliminacjach w Jędrzejowie, ale kiedy usłyszałem, że uczestniczyło 44 podmioty, tak może brzydko to można powiedzieć, ale 44 wykonawców, no to naprawdę możemy być zadowoleni już z tej pierwszej edycji. Także gratuluję Państwu tego, że jesteście tutaj w gronie już tych najlepszych. Oczywiście poziom no jest też ważny, ale ważna jest też idea, że akurat w pobliżu takiego miesiąca jak listopad, który kojarzy się z wieloma wydarzeniami patriotycznymi, ten przegląd się tutaj odbywa. Też tu przed chwilą wymienialiśmy sobie zdanie takie, że może dzisiejszy termin jest mało atrakcyjny, ale już Państwu obiecujemy, że druga edycja będzie w lepszym terminie, bo jutro, wiadomo, mamy święto. Dzisiaj dziękuję Państwu, że pomimo wszystko jesteście tu u nas, a my obiecujemy, że przyszłoroczny przegląd będzie już w listopadzie. Wszystkim uczestnikom życzymy to wspaniałych występów, no i oczywiście zdobywania nagród, bo to też rywalizacja.
No i myślę, że tu wspólnie z panią dyrektor też poproszę o parę zdań. Życzymy sobie tego, aby się państwo byli zadowoleni z pobytu w Wojewódzkim Domu Kultury. Ja dodam jeszcze jedną rzecz, bo jako dyrektor też się muszę tym pochwalić, że wystąpicie przed sprzętem, który dosłownie 2 tygodnie temu został zakupiony do Wojewódzkiego Domu Kultury za bardzo poważną kwotę, jeśli chodzi o sprzęt nagłaśniający, te odsłuchy, te mikrofony. To jest wszystko nowe. Tu odbyło się dosłownie na tym parę imprez, więc macie dodatkową szansę zaprezentowania się już tak profesjonalnie. Tam, nie wiem, chyba pan Darek Czachowski dzisiaj jest, który z tych odsłuchów tu będzie robił cuda i zobaczycie, jakie będą świetne efekty. Także przy tej okazji podziękowania dla pana ministra, że środki nam przeznaczył, bo to akurat z puli pana ministra te środki są. I możemy się pochwalić tym, że prawdopodobnie w województwie mamy najlepszy sprzęt nagłośnieniowy plus oświetlenie, jeśli chodzi o naszą instytucję. Cieszymy się tego też bardzo. Musiałem to powiedzieć. Myślę, że wybaczycie, a jednocześnie zwrócicie uwagę na to, jaka jest różnica, jeśli tu już ktoś kiedyś występował. Pani dyrektor, proszę 2 zdania. Czy 3? Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym wydarzeniu. Bardzo się cieszę, że powiat kielecki jest współorganizatorem tego pierwszego regionalnego przeglądu pieśni patriotycznych. Pozdrowienia macie państwo od pana starosty Mirosława Gębskiego, który niestety z licznych obowiązków służbowych nie mógł dzisiaj uczestniczyć, ale jest na pewno z państwem duchem, bo jest wielkim patriotą i uwielbia takie wydarzenia. Wszystkim państwu życzę wspaniałych występów, wspaniałych wrażeń i dziękuję bardzo, że jesteście i bardzo się cieszę, że mogę razem z państwem być. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za słowo wstępne panu dyrektorowi, pani dyrektor. Witamy również panią Beatę Piotrowską-Wróbel, kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Kielcach. I radnego z Sejmiku Młodzieżowego Województwa Świętokrzyskiego, pana Tomasza Kałużę. Szanowni państwo, to jest czas, kiedy zaczynamy już nasz przegląd, a rozpocznie go pani Julia Nowakowska, 10-latka, która zaśpiewa 2 utwory. Śpiewamy dzisiaj po 2 utwory, które będą bardzo znaczące i bardzo dobrze, że od nich zaczynamy, ponieważ będzie to odpowiedź na pytanie, co to jest niepodległość i piosenka małego patrioty. Julia Nowakowska. Kiedyś Rosja, Austria i Prusy na Polskę mieli chytre zakusy. Niestety w końcu im się udało i zagrabili Polskę całą. Przez długie 123 lata nie było nas na mapie świata. I jak to czasem mówią dorośli, wtedy nie było niepodległości. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła do Polski dom. Nasza historia biegła, że Polska dzisiaj jest niepodległa. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła do Polski dom. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już.
518. Zapamiętamy już na zawsze. 11 listopada 1918. Zapamiętamy już na zawsze. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła, to polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Przed Państwem wystąpiła Julia Nowakowska. Gratulujemy znakomitego występu i na scenę zapraszamy Pana Grzegorza Burzawę. Pani Julio, jeszcze dyplom dla Pani. Bez dyplomu tym razem. Tuż po jednak będzie, proszę bardzo. Gratuluję. Stres działa swoje. Tuż po Panu Grzegorzu na scenę zapraszamy Karolinę Tarczyńską. Ja tylko przypomnę, że Państwo w dzisiejszym konkursie rywalizujecie o nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach i Wojewódzki Dom Kultury. A teraz przed Państwem Grzegorz Burzawa w utworach Dziś idę walczyć, mamo, i Dziś do Ciebie przyjść nie mogę. Grzegorz Burzawa. Walczyć, mamo, może nie wrócę więcej, może
jak tyle tysięcy, tysięcy. Może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle tysięcy, tysięcy. Polskich żołnierzy za wolność naszą sprawę. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo kochana, nie płacz, nie trzeba, ciesz się tak. Śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i prać bez lęku za kraj, za honor nasz. Tak strasznie dobrze mieć stela w ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i prać bez lęku za kraj, za honor nasz. Dziś idę walczyć, przyjść nie mogę, zaraz idę w nocny mrok. Nie wyglądaj za mną oknem, tu mgle utonie próżno wzrok. Po coż ci, kochanie, wiedzieć, że do losu idę spać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka. Zaszedł hen za lasem, we wsi, gdzie szczekają psy. A nie pomyśl sobie czasem, że do innej tęsknię mi. Kiedy wrócę znów do ciebie, może w dzień, a może w noc, dobrze będzie nam jak w niebie. Dobrze będzie nam.
kości moje mchem porosną i już żyźnią ziemi szmat. Wolę wyjść pewnego ranka, raz na brzata dłonie złóż i ucałuj jak kochanka, ja żyć będę w kłusach zbóż. To był Grzegorz Burzawa. Wielkie brawa. Gratuluję. Jeszcze dyplom. Proszę bardzo. Na scenę zapraszamy Karolinę Tarczyńską, po której wystąpi duet Anna Taranek i Julia Kuchta. Pani Karolina Tarczyńska zaśpiewa utwory Wojenko, Wojenko i Rota. Przed Państwem Karolina Tarczyńska. Proszę wszystkich o powstanie. Szczęść!
wystąpiła Karolina Terczyńska. Dziękuję, wielkie brawa. Pani Karolina bardzo słusznie poprosiła o to, żebyście Państwo wstali przy rocie, dlatego że był to taki drugi nieoficjalny hymn Polski po odzyskaniu niepodległości, szczególnie w Wielkopolsce oczywiście. Ale teraz zapraszamy na scenę duet Annę Taranek i Julię Kuchtę, po których wystąpi Iga Podsiedlik, a nasz duet zaśpiewa utwory Pałacyk Michla i Rozkwitały pąki białych róż. Prosto z Małogoszcza, Anna Taranek i Julia Kuchta. Yeah.
Anna Taranek i Julia Kuchta. Dziękuję. Teraz na scenę zapraszamy Igę Podsiedlik, która przyjechała do nas z Woli Zofiowskiej. Po Idze zaprezentuje się zespół pieśni ludowej z Marzysza. Iga zaśpiewa Już dopala się ogień biwaku i pałacyk Michla. Przed Państwem Iga Podsiedlik. Różne umrzyki.
gotują zupę czarną, kawę i tym sposobem walczą za sprawę. Hej, czuwaj wiaro i wytężaj słuch, precz swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, precz swój młody duch, jak stal. Za to do pracując za dwóch, czuwaj wiaro i wytężaj słuch, precz twój młody duch, jak stał. Iga Podsiedlik. Gratulujemy. Dziękuję. Na scenę zapraszamy zespół pieśni ludowej z Marzysza, po którym wystąpi Martyna Walasek. Już tutaj panie z Marzysza zmierzają, a Iga wykonała utwór pod tytułem Już dopala się ogień biwaku. Jeszcze usłyszymy nieraz dzisiaj ten utwór i warto wiedzieć, że jest to część soundtracku do filmu Wyklęty kieleckiego reżysera Konrada Łęckiego. A zespół ludowy, pieśni ludowej z Marzysza wykona Posłuchajcie, ja wam powiem i Hej tam w polu jezioro. Zespół pieśni ludowej z Marzysza. Ciemny las, wyjdę ja, wyjdę na wysoką górę, czy nie jedzie kto do nas? Wyjdę ja, wyjdę na wysoką górę, czy nie jedzie kto do nas? Jedzie, jedzie Jasieńko, a na siwym koniku przypina sobie białej róży kwiecie do lewego do boku. Przypina sobie białej róży kwiecie do lewego do boku. A gdy kwiecie przypiął już, obejrzał się na swój dom. Żałośnie westchnął, serdecznie zapłakał, zarżał pod nim siwy koń. Żałośnie westchnął, serdecznie zapłakał, zarżał pod nim siwy koń. A wy, moja matulu, wy mnie teraz nie płaczcie i mnie biednemu, sercu strapionemu, żalu nie dodawajcie. I mnie biednemu, sercu strapionemu, żalu nie dodawajcie. Na wojenkę pojechał, spiął konia ostrogami, a gdy przemierzył góry i doliny, spotkał się z legionami. A gdy przemierzył góry i doliny, spotkał się z legionami. Posłuchajcie, ja was proszę. Ło wojnie turecki, 300 lat temu minęło, jak żył król sobieski, 300
70 zakonników pod klasztorem ścieni i przybył na łodziec z miastu z wojskiem król sobieski. Wszystkich Turków w pył rozgromił ten nasz wódz królewski. Wszystkich Turków w pył rozgromił ten nasz wódz królewski. Wystąpił przed państwem i solo zaśpiewał zespół pieśni ludowej z Marzysza. Dyplom dla pani. Dziękujemy. Na scenę zapraszamy Martynę Walasek, po której wystąpi koło gospodyń wiejskich Celinianki. Panie z Marzysza zaśpiewały utwór o odsieczy wiedeńskiej z 1683 roku i utwór z czasów legionowych, a więc teraz możecie państwo zobaczyć na mojej skromnej osobie, jakże wyglądały owe mundury z czasów legionowych i z czasów wojny polsko-bolszewickiej. A już teraz na scenę wychodzi Martyna Walasek, która zaprezentuje się w utworach Taki kraj i Rozszumiały się wierzby płaczące. Martyna Walasek. A Martyna oczywiście z Sędziszowa. Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód. Nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj. Nad pastwiskami ciągnący dym, rozpaczyć kwić, załamać ręce, płakać i pić. Ten święte prawo ma bez pozdań. Jest takie miejsce, taki kraj. Nadziei uczą ci, co wierzby płaczące, rozpłakała się dziewczyna w głąb.
dna. Żalu, co serce rwie. Nie płacz, dziewczyno ma, bo w partyzantce nie jest ciele. Do tańca grają na armaty sternu szczek. Śmierć go Martyna Walasek. Dziękujemy bardzo za wspaniały występ. Na scenę zapraszamy koło gospodyń wiejskich Celinianki, z Celin oczywiście, po których bierzą Celinianki do nas z drugiej strony, po których wystąpi Oliwia Walska. Celinianki zaśpiewają dwa utwory. Będzie to W suterynach daleko za miastem i pieśń religijna, czyli Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej. Przed Państwem koło gospodyń wiejskich Celinianki. Krzyży czernieje jak las.
na żołnierską mogiłą niewiasta, tak jak niegdyś modliła się znów. Śpi, syneczku, śpi, żołnierzu, twoi koledzy tu leżą, będziesz spokojny już tu. Na grób ci krzyżyk dali virtuti militari, aj luli luli synku mój. Na grób ci krzyżyk dali, a życie odebrali, aj luli luli synku ziemia czarne. Matko twarzy jak polska ziemia znaczonej bliznami. Do serca swego jak syna nas przygarni. Królowo nasza tarcza obronna, módl się za nami. Było koło gospodyń wiejskich Celinianki. W Pani ręce zatem. Dziękuję. Na scenę zapraszamy
Oliwię Walską z samej Trześni przyjechała, po której wystąpi Michalina Cedro. Oliwia Walska zaprezentuje się w utworach Pytasz mnie z repertuaru Andrzeja Rosiewicza, zaśpiewa również piosenkę Miasto. Jest z nami, zatem zapraszam na scenę i przed Państwem wystąpi Oliwia Walska.